Hej kochani, wiem, że znowu mnie nie było, ale właśnie przychodzę z tym filmikiem, żeby się wytłumaczyć. Słuchajcie, jak wiecie lub nie wiecie, zbliża się u mnie egzamin gimnazjalny i po prostu nie będę mogła teraz tak często nagrywać, ponieważ muszę się pouczyć do tego egzaminu, żeby jakoś go zdać. I będę teraz nagrywała tak co 2-3 tygodnie. Mam nadzieję, że będziecie ze mną tęsknili, chociaż niektórzy. I teraz wam powiem, jakie filmiki, po prostu jakich filmików możecie się spodziewać teraz na moim kanale, a potem przejdę do wymianki. Słuchajcie, na pewno następny filmik będzie to pierwsza część projektu Denko. Będą tego projektu Denko, jak mówię, dwie części. Pierwsza część to będzie twarz, włosy i kolorówka, a druga część będzie to ciało. I po prostu pewnie będzie najpierw jedna część, potem po 2 tygodniach albo będzie haul, albo będzie druga część. Jeszcze zobaczę, jak to będzie. Ponieważ ostatnio pokupowałam trochę rzeczy, potem znów idę pokupować parę rzeczy. To nie będzie jakiś wielki haul, no ale coś tam będzie. No i pewnie zrobię tak, że zrobię po prostu najpierw ten projekt Denko, potem haul, a potem znów projekt Denko. I słuchajcie, po tym egzaminie raczej już tak w maju, w połowie maja będziecie mogli się spodziewać tych filmików co tydzień lub dwa razy w tygodniu, jak mi się to uda. No mówię wam, że muszę się po prostu do tego egzaminu przygotować, muszę poprawiać niektóre oceny. No a potem obiecuję wam, że wrócę. I teraz przejdę do wymianki. Wymieniłam się z dziewczyną z kanału Strawberry Nice Smile. Będziecie mieli link do jej kanału na dole. To jest dosłownie 6 rzeczy, takich drobnych. No i zaczynam od pokazywania, ponieważ nie chcę, żeby ten filmik był bardzo, bardzo długi. A, i jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, z tego właśnie wniosku, że nie będę mogła dużo nagrywać. Nie będę miała też czasu myśleć, jakie filmiki nagrywać, więc bardzo was proszę, piszcie mi pod filmikiem, jakie filmiki byście chcieli zobaczyć, a ja to jakoś przegeneruję i zobaczę, co się da z tym zrobić. No i do wymianki. I pierwszą rzeczą był to korektor. Jest to korektor taki no name w pudełeczku. Tak on wygląda. Jest on dość jasny, więc fajnie właśnie rozświetla te moje... tu moją część pod oczami, skórę pod oczami. I jest naprawdę bardzo fajny, nie kryje jakoś super, ale mi to wystarcza, bo ja nie mam jakichś strasznych cieni pod oczami. Dalej, stróż z Vibo. Tutaj nie ma żadnego numeru, bo był tylko się starł. Ja mam jeden stróż z Vibo, 6, ale widać, że jest mniejszy. I jest to taki kolorek. Ja wam zaraz zrobię swatcha. On nie jest dość mocno napigmentowany, jak widzicie. No, ma paluszko na tak. Ja jestem z niego zadowolona, teraz mam go na policzkach, nie wiem, czy to widać, bo to jest, no jak umowa mówi, bardzo taki delikatny look na co dzień. I bardzo jestem z niego zadowolona. I dwa lakiery. Jeden jest tutaj lakier z Butterfly, bez numerka. Jest to taki, wiecie, zielony, morski, który mi się bardzo, bardzo podoba. Tylko on jest trochę gęsty, więc nie wiem, może go rozcieńczę czymś. Ale jeszcze zobaczę. I drugi jest taki z Volare Colorado. Bardzo ładny, błękitny lakier, którego naprawdę już od dawna chciałam i jestem z niego bardzo zadowolona. Jak już miałam na paznokciach, trzyma się około 3-4 dni, więc bardzo, bardzo fajnie. Dalej, ostatnia rzecz z kolorówki. Jest to błyszczyk Sensik. Taki, wiecie, różowy, jasny, zaraz wam zrobię swatcha. Słuchajcie, on bardzo, bardzo ładnie pachnie takim arbuzem. Bardzo mi się ten zapach podoba. Jest on tutaj. No jak mówię, bardzo delikatny. I dostałam jeszcze pędzel. Nie wiem, z czego to jest pędzel. Wydaje mi się, że jest on z Avonu, ale no nie jestem pewna. Słuchajcie, nie jest twardy, fajnie się ten puder rozprowadza na twarzy, no oczywiście nie jest to Hakuro, tak, no ale wiecie. Ale jest naprawdę bardzo fajnie, jestem z niego zadowolona. I ja ją prosiłam jeszcze o eyeliner z OG, ale niestety jak dostałam paczkę, to ten eyeliner był pęknięty. Taka jest niestety nasza polska poczta.
Wydaje mi się, że to jest też może wina tego, że ona mi wysłała te rzeczy w paczce niebąbelkowej i po prostu nie było żadnego zabezpieczenia. No ale trudno, mówi się trudno, tak to jest. No i to wszystko. Mam nadzieję, że film wam się spodobał, że wybaczycie mi, że nie będzie mi tak często. Więc następnego filmiku możecie się spodziewać za 2 tygodnie. Chyba, że uda mi się jakoś wcześniej, ale raczej za 2 tygodnie. No i piszcie mi, jakie chcecie filmiki, subskrybujcie mój kanał, jeżeli wam się filmik spodobał i reszta filmików, lajkujcie i komentujcie. I też bardzo chciałam wam podziękować za subskrybowanie mojego kanału, bo przez ostatni czas parę subskrypcji przybyło i po prostu motywujecie mnie do dalszego nagrywania tych filmików tymi subskrypcjami. I bardzo wam dziękuję, do zobaczenia w kolejnym filmiku.